poważny kandydat w tych wyborach jest tylko jeden. Oczywiście można powiedzieć, że Duda z nim rywalizuje i może być w tej drugiej turze na procenty nawet dosyć blisko, no ale to też nie jest kandydat poważny według tych kryteriów, które no przynajmniej ja, a myślę, że to spora część wyborców, czy też obserwatorów polityki by przykładała do kandydata na urząd prezydenta, który oczywiście ma jakby rozmaite ograniczenia konstytucyjne, no ale debiutant polityczny, człowiek nawet nie z drugiego rzędu partii, który nagle aspiruje do funkcji głowy państwa, no, niesprawdzony, niedoświadczony. No nawet nie przypadkiem przecież w Konstytucji mamy także limit wieku, no, jeśli chodzi o kandydowanie, bo oczekuje się, że to będzie osoba no, bardzo jakby dojrzała, wnosząca jakieś doświadczenie, choć oczywiście no, pan prezydent, jak zostawał prezydentem, był człowiekiem jak na polityka bardzo młodym, ale już bardzo doświadczony. No, dobrze pan to podkreślił, bo ja właśnie cały czas słyszę, że ci młodzi powołują się na mnie, natomiast zapominając o tym, że kiedy ja startowałem na prezydenta, mam 41 lat, więc czy nawet 40, bo jak wygrałem, to skończyłem dopiero 41, to już zdążyłem być ministrem w rządzie, co prawda PRL-owskim, ale jednak. Zdążyłem być szefem partii, zdążyłem być parlamentarzystą i startowałem z pozycji szefa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego po 2 latach pracy, bo zacząłem to w 1993 roku, więc zgadzam się z tym, że doświadczenie jest tutaj niezbędne i mówiąc szczerze, z tych wszystkich kandydatów jeden, to prawda, tylko spełnia te warunki, to jest prezydent Komorowski. Natomiast komentarz do tego, co pani powiedziała. Ja nie sądzę, że to wybory najważniejsze, bo myślę, że wiele poprzednich było w sensie także merytorycznym istotniejsze. Natomiast rozmawiamy jednak parę dni przed wyborami. Tak mówiąc szczerze, są 3 warianty i tylko ten 3. wariant uczyni z tych wyborów rzeczywiście coś bardzo poważnego. Bo wariant, w którym pan prezydent Komorowski wygrywa w pierwszej turze, no to właściwie uznamy, że kampania była mdła, ale któż będzie ją oceniał po zwycięstwie w pierwszej turze? Cel został spełniony. Jeżeli wynik będzie taki... nawet wyższy od tego, o czym pisze jutro czy dzisiaj polityka, mianowicie koło zabraknie 2-3%, to oczywiście z punktu widzenia kontrkandydata, zapewne tym drugim będzie pan Duda, to jest sukces. Tu jest pewien niedosyt po stronie prezydenta, ale to też jeszcze nie zmienia istoty rzeczy, bo dobranie tych 2-3% będzie stosunkowo łatwe. Natomiast gdyby był wynik taki, jak mówią sondaże, że to jest 42% dla urzędującego prezydenta, na przykład 31% dla Andrzeja Dudy, 2 debaty przed nami, no to trzeba się spodziewać tu bardzo wielu rzeczy i pewnego ryzyka, które jest zawsze związane z tym, że oto w tych debatach prezentuje się już de facto zwycięzca, no bo osiągnął więcej niż mógł. Młody człowiek, pełen energii, niezobowiązany właściwie żadnym swoim dotychczasowym dorobkiem z prezydentem, który musi być cały czas prezydentem, więc musi być grzeczny, kulturalny, unikać agresji i tak dalej, i tak dalej. I to może być rzeczywiście przygrywka do zupełnie nowego rozdania w wyborach parlamentarnych, ponieważ to, o czym, nie wiem, w którym tekście, ale akurat wspomniany tu Tomek Lis pisze, słusznie, jest bardzo silna synergia między wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. To jest bezdyskusyjne. To znaczy, dobry wynik Komorowskiego pomoże Platformie, a dobry wynik Dudy pomoże PiS-owi, a druga tura, a szczególnie rzeczywista walka w drugiej turze, kiedy ten wynik byłby mocno wyrównany, to rzeczywiście jest, to jest otwarcie dla poważnej zmiany po wyborach parlamentarnych.